Hej, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film o samotności. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Nagrywam to hurtem w jeden dzień, dlatego jestem znowu w tej samej bluzce, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Lodówka się włączyła, znowu hałasuje na filmie, no naprawdę, no wyczucie to ona ma. Jest piękna pogoda słoneczna, jest niebieskie niebo, dlatego korzystam z tego, żeby taki trudny temat poruszyć. Poopowiadam, jaki jest mój punkt widzenia odnośnie samotności, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, no to zapraszam. No, także kochani, jedziemy z tym. Wejdziemy sobie na początek w teorię, bo w ogóle chcę wam powiedzieć, że bardzo mi pachnie taką w domu z taką czekoladą, jakby trochę wiśniową, bo ciągnie zapach skądś. I tak cały czas jak siedzę, to czuję, jakby ktoś jakieś takie ciasteczko mi tutaj gdzieś położył. Taki zapach trochę przypominający może WZ-kę, coś takiego, że takie czekoladowe ciasteczko i do tego wiśnie, nie? No po prostu ładnie pachnie. I mamy tak, samotność. Subiektywny, emocjonalny stan odczuwania izolacji społecznej i poczucia odcięcia od innych. Pojawia się i znika, gdy zmienia się sytuacja życiowa. W przypadku samotności chronicznej jest doświadczana bez względu na okoliczności. No to widzicie. Taka jest teoria troszkę w dwie strony. Z czym związana jest samotność? O, to też możemy sobie, kochani. Także, tak jak widzicie, są dwa różne typy samotności. Jest taka zależna właśnie od sytuacji życiowej i taka niezależna. I powiem wam, że ogólnie jest tak, że czasami. Wiecie, samotność czasami jest, nawet jak jesteśmy wokół ludzi, nie? Że ja mam czasami tak i ja mam tak, u mnie jest tak obecnie, że nawet jeśli są wokół mnie ludzie, to, no, że słuchajcie, że czasami czujemy się samotni, nawet jeśli ktoś obok nas jest. Przez to, że jakby jesteśmy nie. Że fizycznie ktoś jest, ale jesteśmy tak niezauważani i taką mamy obojętność od tej bliskiej osoby, bardzo często w związku to się właśnie pojawia, że słuchajcie, jesteśmy w związku, ale tak naprawdę nikt nas nie widzi, nie? Że nie ma, że nikt się nie cieszy z naszych sukcesów, nie słyszy, jak chcemy trochę uwagi od tej osoby. I przez to właśnie wpadamy w ten wir samotności. Bo się czujemy tacy niezauważeni, nie? Przyszłam tutaj do kuchni, kochani, bo będę sobie tutaj robić od razu to jedzonko, bo jeszcze nic nie jadłam. No i słuchajcie, czasami jest tak, że właśnie pojawiają się jakieś problemy takie u nas ze zdrowiem na przykład i dana osoba, tu ręcznik mam, dana osoba w ogóle tego nie zauważa, nie? Że ignoruje to, zostawia nas tym samemu. Trzecia taka sytuacja, no i w końcu się zamykamy i pewne rzeczy zachowujemy dla siebie i się zamykamy właśnie w tej samotności, nie? I też, no może to, co teraz powiem, może będzie kontrowersyjne, bo zeszłym razem jak o zdradzie nagrywałam, to bardzo poruszyło to ludzi, ale ja podtrzymuję to, słuchajcie, kochani, że jak jest samotność w związku, to niestety tą osobę, która jest zostawiona, to spycha właśnie do zdrady, niestety, nie? Wiadomo, że najlepiej by było zakończyć dany związek, ale czasami się nie da, słuchajcie. To nie jest tak, że wszystko jest zero-jedynkowe. Czasami jest tak, że kobiety nie mają pieniędzy na to, żeby odejść. Mają dzieci, są, wiecie, no nie chcą, żeby dziecko miało rozbitą rodzinę. Różne są sytuacje. To wszystko nie jest takie proste, że wy jesteście singlami, znaczy w sensie jesteście takimi w pełni zdrowia i życia, wiecie, młodymi ludźmi, którzy po prostu mogą sobie od tak odejść i iść coś wynająć i odciąć się, wziąć rozwód czy coś, nie? Nie tak jest, bo są kobiety, które mają bardzo niskie wykształcenie, nie mają za co się utrzymać, właśnie te dzieci i tak dalej, no bo co, jak one pójdą do pracy, nawet do zwykłej, wiecie, do zwykłego spożywczaka, to potem kto z tymi dzieciakami będzie siedzieć, bo mąż na przykład już będzie miał, wiecie, wyrąbane i nie będzie chciał z tymi dzieciakami siedzieć, nie? No mówię, sytuacje są różne, więc też nie patrzmy, że komuś jest tak łatwo odejść, nie? I przez to czasami są te właśnie zdrady z tej samotności, ale mówię, na pewno mi zjedziecie za to, bo to jest taki niestandardowy pogląd, który ja mam, nie?
I też mi się za to oberwało w tym filmie o zdradzie, także już podarujcie mi tutaj na tym filmie chociaż, nie? Co do tej samotności, tak jak mówię, macie jakiś... na przykład są osoby, które mają depresję, no to też są samotne, nie? Ja to mnie doświadczyłam tego i też jestem bardzo, bo usłyszałam jedną historię od koleżanki i też bardzo, bardzo byłam niepocieszona, dlatego że ona powiedziała, że spotykała się z jakimś facetem i się z czasem okazało, że ten facet ma depresję i ona go urwała z nim kontakt, nie? Jakby olała tą znajomość, nie? Gdzie ten mężczyzna w ogóle nie, wiecie, nie miał jakiś, znaczy, że był dobrym kandydatem na przyszłego faceta, nie? Że był taki miły, ogarnięty, jakby normalny, nie miał jakichś dziwnych zachowań i po prostu olała go i zerwała znajomość tylko dlatego, że choruje na depresję, nie? Ja wiem, że może niektórym ciężko jest to udźwignąć i tak dalej, ale no, skreślanie kogoś tylko dlatego, że, bo wiecie, to jest taka nasza ludzka mentalność, że my nie lubimy ludzi z problemami. My lubimy ludzi sukcesu. Nie? Odpychamy tych, którzy są w porażce, na rzecz tych, z którymi mamy jakąś korzyść, nie? Psychiatrzy mówią właśnie, że my się wiążemy z mężczyznami, w których jest jakiś potencjał, nie? Że po prostu się zakochujemy w tym potencjale. Jak ja to usłyszałam, mówię, kurde, chyba faktycznie tak jest, nie? Że my zauważamy, że mężczyzna właśnie jest, no, że na przykład jest złotą rączką, albo, nie wiem, ma prawo jazdy, czy w sensie nie chodzi, że my jesteśmy jakąś blacharą i nam zależy na aucie, tylko że przez to, że na przykład ma samochód, no to widzimy ten potencjał, że no, że na przykład jak będziemy mieli dzieci, no to zabierze nas rodziną tym samochodem gdzieś tam na wakacje czy coś, że wiecie, tak kalkulujemy, nie? I powiem wam, że jak właśnie usłyszałam, że ona olała tego faceta, to byłam w szoku, nie? Bo ja sama, wiecie, mam stany depresyjne, zresztą wam opowiadałam o tym, że jedna z dziewczyn mnie olała tylko ze względu na depresję, że ona nie będzie się kontaktowała z osobą, która ma doły, że nie. I to jest dla mnie, kurde, takie krzywdzące, co też powoduje, że ludzie z depresją są samotni. Bo zostają olewani bardzo często, zostają nieakceptowani przez to, że no mają taką chorobę, jaką mają. Depresja jest już uznana za chorobę i ktoś może, wiecie, jest na farmakoterapii, czy na terapii takiej, wiecie, normalnej, ale to nie jest tak, że 5 minut, że pójdziecie na parę spotkań terapii i nagle raptem wam minie, wszystko wam minie, że już będziecie ludźmi sukcesu i ludźmi bez problemu i wtedy inni was będą z wami łaskawie się będą przyjaźnić, nie? Także powiem wam, że to jest na maksa krzywdzące i jestem w szoku, że tak się dzieje. Słuchajcie, z tą samotnością może być tak, że nie mamy zaufania do ludzi, tak? Że tyle razy się sparzyliśmy, tyle razy zostaliśmy ocenieni, że mam nadzieję w ogóle, że nie jestem zbyt żółta tutaj na tym, ale to nieistotne. Mogę się wydawać bardziej opalona. Że słuchajcie, nie mamy tak zaufania, że tyle razy zostaliśmy, wiecie, olani, oszukani, skrzywdzeni, że już potem nie chcemy więcej wchodzić w jakieś znajomości, czy randki, czy takie przyjaźni, czy koleżeństwo, bo po prostu już no, skończyło się nasze zaufanie i żyjemy w tej samotności, nie? Że możemy się bać jakieś oceny, że jak będziemy, wiecie, w kontaktach z innymi, to będą nas oceniać właśnie jakoś negatywnie, wyciągać te nasze braki i tak dalej, więc też się zamykamy w sobie i wybieramy siedzenie samemu. Też zauważyłam, że introwertycy właśnie bardzo często unikają właśnie takich bardzo dużych spędów, bo lepiej się czują, wiecie, tak właśnie samotnie, nie? Tylko, że nie, oni chyba lubią, chociaż powiem wam, że miałam kontakt bardzo długi czas z introwertykiem i trochę jakby nie rozumiałam, że... Ja dostałam taką informację, że no, ta osoba była kiedyś ekstrawertykiem, że ona lubiła przebywać z ludźmi, że lubiła się śmiać z nimi, ale potem została tyle razy skrzywdzona, że stała się introwertykiem. Także nie wiem, czy to można tak sobie zmienić osobowość nagle, jak się chce. Nie wiem w sumie, czy to była prawda, czy nie, ale
Wiem jedno, że ludzie potrafią krzywdzić i czasami, wiecie, lepiej, mówi się nawet w związku, że lepiej być samemu niż byle kim, nie? Że przez to po prostu się zamykamy na innych, nie? Także, kochani, różnie z tym bywa. Ja uważam, że... znaczy, ja jestem trochę taką osobą, no bo ja jestem ekstrawertykiem i tego mojego ekstrawertyzmu nie jestem w stanie teraz z siebie dawać, ponieważ no nie mam takich ludzi wokół siebie na żywo, żebym mogła z nimi przebywać i mogła z nimi to, wiecie, przeżywać i wymieniać tą energię taką pozytywną. Dlatego ta moja samotność się tak mocno uaktywniła, nie? Z tego braku ekstrawertyzmu też, nie? Ale co mogę powiedzieć, kochani, że ja... był taki czas, że na przykład w związku czułam się bardzo samotna, że nie byłam w ogóle rozumiana, że... No i że generalnie, wiecie, wszystko, co mnie dotyczyło, to było nieistotne. Bardzo często, co mnie też irytowało w tym związku, że jak coś mówiłam, to tak mówiłam, a dana osoba ciągle ziewała, nie? To mnie tak wkurzało, że miała takie po prostu podejście, nie obchodzi mnie to. Jakby przestań już mówić, nie obchodzi mnie to. I wiesz, ja, wiecie, ja w pewnym momencie mówię, dobra, nie ma to sensu, nie mówię, nie opowiadam, bo to bardzo często też opowiadałam o swoich sukcesach na przykład, o moich przemyśleniach. Jakieś takie bardzo, wiecie, rozległe moje rozkminy na dany temat z taką ciekawością opowiadałam o tym, co mnie interesuje i tak dalej. Tu mi się odkleja światełka trochę. I dana osoba, nie, po prostu, nie, zmęczona życiem, nie? Dlatego takie sytuacje też nas zamykają, słuchajcie, w samotności, no bo staracie się, a dana osoba w ogóle reakcja, mam to gdzieś, nie? I to mnie właśnie spotkało w jednym ze związków i już sobie obiecałam, że już nie będę się otwierała, nie? No bo po co? A wiecie, że jak już się wycofałam, to dana osoba, no jakoś ze mną tak nie rozmawiasz, jakoś się tak... W ogóle nie rozmawiamy. Rozumiecie to? No po prostu skrajność, nie? I też miałam wrażenie z takiej rozmowy, że taka osoba wysysała ze mnie energię, bo ja się nagadałam, a słyszałam tylko, no... tak. Mówię, to z tymi... No bo to wiecie, narcyz, nie? To narcyz też bardzo często wrzuca nas do worka z odrzuceniem i z samotnością, nie? Że jak już przestajemy być takim paliwem, gdzie cały czas, wiecie, albo go chwalimy, albo się idziemy z nim, wiecie, w kłótnie, gdzie on po prostu ma okazję nas trochę, wiecie, że my jesteśmy gorsi, a on jest lepszy. Jak już przestajemy w to iść, no to wtedy nas daje w obojętność, nie? Że nas odrzuca, po prostu następuje odrzucanie i pa, trzymaj się i nie ma cię. Po prostu jesteśmy nikim dla takiej osoby, nie? To jest chore, nie? Ale no, takie są fakty, kochani, no takie są fakty i te osoby, które były bądź są w związkach z narcyzem, to wiedzą, o czym mówię, nie? I faktycznie tak się czują. No, także mówię, samotność jest ciężka, ma swoje blaski i cienie czasami. Tak jak mówię, jak się otaczamy osobami, które nas nie rozumieją, nie chcą z nami przebywać, krytykują nas ciągle, nie widzą naszych plusów, to jednak wybór tej samotności, wiecie, odcięcie się od tych ludzi i że jesteśmy sami, czasami bywa korzystniejsze, nie? Jest krzywdzące, jest smutno nam, ale bywa korzystniejsze, nie? Bo się wtedy nie nasłuchamy i ja jestem gdzieś na tym polu, nie? Że ja pewne rzeczy odcięłam względem właśnie tych trudnych doświadczeń na rzecz samotności, nie? Próbuję się w tym odnaleźć, bo tak jak mówię, jestem ekstrawertykiem i lubię przebywać z ludźmi, nie? Dlatego też chodzę między innymi do galerii, gdzie jest duży przemiał ludzi, że no, wiecie, żeby być gdzieś w tym środowisku, gdzie jest dużo osób, gdzie się dużo mówi, gdzie jest śmiech, jest, wiecie, takie, no, takie bodźce, nie? No, a tam jest tak, że po prostu ciężko nam znieść tą samotność i ta samotność też jest chroniczna, tak jak było w tej teorii napisane, słuchajcie, że chroniczna samotność to jest taka, która nie zależy już od czynników zewnętrznych, czyli na przykład mamy już przyjaciół, mamy już, wiecie, super rodzinę,
Powodzi nam się w pracy i tak dalej, a mimo to czujemy taką pustkę i to już wtedy wydaje mi się, że należałoby może jakąś terapią, bo może to jest jakieś wypalenie zawodowe, albo może jakieś wypalenie życiowe, nie wiem. Coś tam się dzieje wtedy niepokojącego. No i trzeba by było na terapię z tym iść, nie? Także kochani, ja kończę, bo się tak nagadałam, nagrałam dwa filmy chyba po 20 minut. Idę zjeść, bo jeszcze nic nie jadłam. Jest normalnie, powiem wam, tak ciepło dzisiaj, 27,7 mi pokazuje u mnie w domu, to tam ze 30 stopni w słońcu, nie? Także kochani, kończę, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Podzielcie się oczywiście swoim zdaniem z kulturą w komentarzu. Zachęcam do lajku, do subskrypcji. No i co, widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. No i co? Widzimy się niedługo. Ściskam was ciepło, trzymajcie za mnie kciuki. Uwielbiam was. Pozdrawiam. Pa, pa!